Moi drodzy, partnerami tego odcinka są Zen, dzięki którego karcie oraz aplikacji możecie korzystać lepiej z własnych pieniędzy, gdyż tajskie baty są w zenowej ofercie. Oraz generalny partner naszej tajskiej eskapady, serwis wakacje.pl, z którym możecie podróżować nie tylko po Tajlandii, ale również po wielu innych pięknych miejscach na świecie całym. Sawadee kap, szanowni państwo. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Zaczynamy właśnie trzeci dzień naszej tajskiej eskapady. Opuszczamy jakże gościnne Ao Mang. To był tak naprawdę jeden dzień, nie licząc tego po przylocie, jeden dzień pełen wrażeń, ale czeka nas seria wrażeń kolejnych, bo oto zmierzamy w stronę wyspy, a w zasadzie dwóch wysp Koh Lanta. Oto nasz wynajęty pojazd, nim będziemy się przemieszczać. Mamy na razie niedużo do przejechania, gdzieś 90 km do promu. No ale będziemy też zerkać przez szyby i pokazywać wam prowincję Krabi. To naprawdę fascynujące miejsce. Jesteśmy na pokładzie. Tak naprawdę na prom czeka się góra 15 minut, bo one kursują wahadłowo. Duży i mały, właśnie co kwadrans. Zresztą podróż też trwa mniej więcej kwadrans. Mówiłem o Koh Lanta, że nie jest to jedna wyspa, bo rzeczywiście nie jest. Pierwsza, na którą trafimy, nazywa się Koh Lanta Noi. Ten dystans pozwalałby wybudować tutaj most, bo druga z wysp Koh Lanta, z Koh Lanta Noi, jest mostem połączona. Będziemy to wszystko widzieć, przynajmniej częściowo. Ale miejscowi tego mostu nie chcieli. Dlaczego? No dlatego, że jak się zrobi most, to wyspa traci swój wyspiarski charakter. No przestaje w rzeczy samej być wyspą. Mają tutaj świetne miejscowe przykłady. Phuket. To była sielska wyspa, most spowodował niezwykły napływ turystów, no i to jest w tej chwili jeden wielki resort. A Koh Lanta Noi chce być taka, jaką była dawniej. To nie znaczy, że nie przyjmują tam turystów, ale dzięki promowi ten dopływ gości jest ograniczony. Ja też jestem w tej chwili nieco ograniczony, więc zajęło mi chwilę, z powodu upału, niewrodzona sprawa, więc zajęło mi chwilę, by skonstatować, że akurat tej linii promowej nie obsługuje jadrolinia. Tak naprawdę Koh Lanta to cały archipelag, ale my zajmujemy się wyspami dwoma. Mianowicie mniejszą, do której przypływa prom, Koh Lanta Noi i Koh Lanta Yai. Pomiędzy tymi dwoma wyspami akurat jest most. Powstał w roku 2016. Wspominałem, że Noi jest nieturystyczna. Nieturystyczna w tym sensie, że nie ma tam hoteli. Mieszkańcy chcieliby pozostała taka, jaką była przez wieki, czyli rolniczo-rybacka.
Natomiast ta druga, Joj, ma hotele. No i sami rozumiecie, że ponieważ musimy gdzieś spać, właśnie tam, tym mostem się udajemy. Jak widzicie, jedziemy, ale również jak widzicie, nie jest to bus, którym tutaj dotarliśmy. Dotarliśmy szybciutko, zostawiliśmy graty i wzięliśmy miejscową taksówkę, żeby jak najszybciej dojechać do miejscowości Saladan, największej na wyspie. Skąd ten pośpiech? Jest tam targ, ale dzisiaj jest sobota, więc szkoda czasu. On może już się kończyć. Mam nadzieję, że coś jeszcze uchwycimy. Stanęliśmy na stacji benzynowej. Nie ma tutaj obowiązku wyłączania silników podczas tankowania, choć tak naprawdę włączony silnik niczego nie zmienia, no bo w środku klimatyzacji nie ma. Świetny patent z wychodzeniem z tej pick-upowej kabiny. Stabilne. No i teraz informacja niezwykle ważna. Otóż litr diesla tutaj kosztuje 4,70 mniej więcej, 4,70 na nasze. Benzyna jest ciut tańsza. Z tyłu resory piórowe, no więc jeśli trochę trzęsło podczas poprzedniego ujęcia, to nie wina Andrzejka. No po prostu resory piórowe straszliwie trzęsą, a mimo wszystko nie ważymy tyle, ile paleta cegieł, bo tak się dociąża pick-upowe tyły. No jest bardzo poważny pojazd i te 10 minut nas nie zbawi. Targ będzie albo i nie. Jak nie będzie targu, to będzie co innego. Teraz postaram się tam wejść zgrabniej. Tak, środek ciężkości jest ważny. Jolet taxi. No niestety, już po targu. Państwo właśnie pakują to, czego nie sprzedali. No ładne rzeczy. Pasty curry, czosnek, papryki. O, jaki wielki worek chili. U nas pewnie taki worek w ciągu roku, a tam jest jeszcze większy, zaspokaja potrzeby całego miasta. No czy Kraków w ciągu roku zjada tyle chili? No raczej nie. A to jest, zdaje się, żelazna rezerwa, bo pół worka poszło w ciągu paru dni ostatnich. No dobra, słuchajcie, targów jest tutaj dość sporo i one wszystkie wyglądają dość podobnie. Tak naprawdę chodziło mi o to, by wprowadzić temat jedzeniowy, by tak jak się pije aperitivo, a potem przechodzi się do jedzenia, chciałem na ten aperitif pokazać Wam produkty. W takim razie, skoro nie mamy produktów, zobaczymy produkty już połączone, ugotowane. Co to oznacza? Powiem mniej skomplikowanie. Idziemy jeść. Wonton noodle soup with duck. Tak brzmiało nasze zamówienie. No więc mamy makaron, w tym wypadku jajeczny, choć można też wziąć ryżowy. Mamy kawałki kaczki glazurowanej, pieczonej i wrzuconej do zupy. No i mamy te cudowne chińskiego pochodzenia pierożki, czyli wontony. No właśnie, chińskiego pochodzenia. 90 przeszło procent ludności Tajlandii to buddyści, ale tutaj mamy też dość liczną społeczność muzułmańską. Wszakże to nie jest miejsce halal, no bo zobaczcie choćby, co tutaj mamy. To jest prażona świńska skóra. W nadzieniu pierożkowym prawdopodobnie jest wieprzowina. Nie wiem, bo mogą być też wontony z krewetkami. Zaraz Wam to powiem.
wieprzowe nadzienie. No więc już wiemy, że nie muzułmanie. Ale wontony. Spójrzcie również na anturaż. Mamy lampiony dokładnie takie, jak w chińskich restauracjach na całym świecie. Tak, to jest miejsce, w którym gotują Tajowie pochodzenia chińskiego. Dość liczna też tutaj społeczność. W ogóle w tej części Azji Chińczycy mieszkają od dawna. No i lokal chiński. Zanim opowiem wam o zupie, przyprawy. To jest, jak myślę, sos rybny. Tak, o Jezu, jak ktoś chce polubić sos rybny, to niech go nie próbuje samotnie, bo on strasznie wali z fermentowaną rybą. W Daniach już nie. To tak, ketchup manis, czyli słodki sos sojowy z Indonezji pochodzący. Tutaj mamy orzeszki uprażone, cukier, sproszkowaną papryczkę chili, świeże chili z octem i z cukrem, jak mniemam, i coś, co jest absolutnie genialne, mianowicie pasta z uprażonych papryczek chili. Bardzo aromatyczna, niezwykle dymny, piękny smak. Można takową gotową i u nas kupić. No a teraz sama zupa. Łyżka oraz pałeczki. Pałeczki do jedzenia tego wszystkiego, co w zupie pływa. Ale ważne, w czym pływa. Najpierw wywar. Zachwycający. Niezwykle mocny. Słodkawy. Kaczo-wieprzowy, jak mniemam, choć smak kaczki jest przeważający. No, też mamy kawałki kaczki. Dobra. To nie tym pałeczką. Mięciunia z przyprawą pięciu smaków. Świetne. Można to doostrzyć, można to dokwasić. Widzicie, możliwości jest wiele. Ale będę jeszcze dzisiaj jadł tajskie rzeczy potwornie ostre. Więc ta delikatność, a zarazem intensywność cudownie ukoją mój brzuszek. To jest czysta poezja. Jak taki obłoczek, jak taka chmurka. A, nie jest prosto pałeczką wontona. Dobra, widziałem, jak to robią też miejscowi. On jest śliski, niczym leśny wąż. Ów naprawdę dobry lokal, wyborny można powiedzieć, jeśli chodzi o to, co zjadłem, nazywa się Pan Pi Noodle Shop. Jest to lokal przydomowy, no bo tu już zaczyna się domostwo, trzeba zdjąć buty. No i co mamy w środku? No to, co widać stąd, to domowa świątynia buddyjska, no ale również garaż, w którym stoi wielki pick-up. Zasięgnąłem języka i powiedziano mi, że jest to najlepszy tego typu lokal kluskowy na całej wyspie. Zresztą zaraz obok targu. Targ miał być dodatkiem. Targu nie ma, ale i tak wyszło na nasze. Pamiętajcie, Pan Pi Noodle Shop. A oto i centrum Saladan. O tej porze niezwykle ospałe, gorąc jak jasny gwint i wszyscy, którzy mogą, są na plaży. Nazwałem Saladan miastem i administracyjnie jest to słuszne, ale w rzeczy samej jest to po prostu miasteczko. Miasteczko, którego życie koncentruje się właśnie przy tej ulicy. To jest główna arteria. Ona, wychodząc z miasta, zamienia się w zwykłą drogę i prowadzi aż do samego końca wyspy, 20 parę kilometrów na południe. No tutaj wspomnienia mnie uderzają. Co to jest? To jest sklep z odzieżą, ale i krawiec. Tajlandia słynie z krawców, którzy, jak twierdzą, w ciągu kilku dni są gotowi
uszyć garnitur, koszulę jeszcze szybciej. No i dałem się na to skusić w Bangkoku kiedyś. Na szczęście uszyłem sobie garnitur w stylu chińskim, taki bez klap, wiecie, tutaj ze stójką, bez tych metek, które są nazwy na dole wymienione. Te metki oczywiście są fałszywe. No i ten garnitur mam do dzisiaj i jest bardzo porządny. Tylko zaraz kiedy przyjechałem do Polski z tegoż Bangkoku, moja karta kredytowa przestała działać. Zablokowali mi ją. Kiedy zadzwoniłem do banku, powiedzieli: panie Robercie, zablokowaliśmy panu kartę, gdyż przypuszczaliśmy, że nie chciał pan sobie kupić w Bangkoku tuk-tuka. No więc, jeśli już chcecie tutaj coś szyć, no nie chcę obciążać tego akurat pana, ale w ogóle w całej Tajlandii, to po pierwsze płaćcie cashem, po drugie szyjcie rzeczy oryginalne, po trzecie nie każcie sobie fałszywych metek przyszywać, no bo jaki to byłby obciach, że mamy metkę z napisem Barbary na przykład. No przecież to jednak powinno być trochę inaczej napisane. No i nie kupujcie tuk-tuków. Słodycz wywaru z kaczki wywołała u mnie ogromną oskomę na deser. Tajlandia to nie jest królestwo deserów, ale jest tutaj jedna rzecz, którą wprost ubóstwiam. Mianowicie mango sticky rice. Sticky rice, czyli kleisty ryż. Tutaj jada się albo ryż jaśminowy, albo właśnie kleisty, sticky rice. Basmati jedzą wyłącznie Hindusi. No więc rzecz prosta. Two sticky rice, please. Rzecz prosta. Yes, yes, beautiful. Przepiękne mango, pachnące, świeżutkie i do tego ryż. Wszystko to robi ciocia Joy, która tutaj gotuje tenże ryż od blisko 20 lat. Kierowca naszej pick-upu taksówki podpowiedział mi ten adres, no bo to jest miejsce z tradycją, a w dodatku miejsce złaknione turystów. Jest tu, please. 2,5 roku tutaj się nic nie działo. Pandemia. No a ile miejscowi mogą zjeść takich sticky rice'ów? To jest sticky rice, więc również zakleja. A teraz turyści, jak widać, już są. Zobaczycie za chwilę, jak to wygląda w postaci gotowej. Ciocia w akcji. Siada się gdzieś obok przy stoliku. Zamówiłem wcześniej wodę z młodego kokosa, schłodzonego. Thank you very much. Thank you, thank you. Więc rehydratacja w najlepszym wykonaniu. A teraz to. Mówiłem o sticky rice, mówiłem o jaśminowym, mówiłem o basmati. Basmati tu oczywiście nie rośnie. Rośnie u podnóża Himalajów. Natomiast Tajlandia jest bardzo poważnym eksporterem zarówno jaśminowego, jak i sticky rice'u, który u nas nie jest specjalnie popularny, choć tutaj jedzony również do dań wytrawnych. O ile ryż jaśminowy, jak się go podaje do curry na przykład, jest niesolony, to jest elementarz tajski, tak tutaj ten jest posolony. Dlaczego? Bo przy okazji jest słodki, został skąpany w mleczku kokosowym, a również to wszystko jest polane redukcją kokosową. To jest prażona fasolka mung, no i rzecz jasna mango. A co robi sól? Sól podbija smak słodyczy, stąd słony karmel smakuje lepiej niż niesłony, przepraszam, drobinki ryżu. Stąd ciasto drożdżowe, babka bez soli jest niedobra. Sól podbija słodycz. Uwielbiam tego ryżu konsystencję. Można go u nas dostać, ale takiego mango to za Chiny ludowe.
To jest po prostu poemat. Pamiętam, dziecięciem będąc, jak pierwszy raz smakowałem mango, próbując go, nie wiedząc za bardzo, o co chodzi. Tata przywiózł z jakiejś zamorskiej podróży. Nie smakowało mi bardzo. Miałem wrażenie, że on ma smak, nie wiem, ropy naftowej. Nie wiem dlaczego, nigdy nie piłem ropy naftowej, ale tak mi się wydawało. Natomiast wystarczyła chwilka, bym zaczął zaliczać mango do moich najulubieńszych owoców. Na to tutaj w połączeniu z tym kokosowym aromatem ryżu, to jest po prostu obłędne. No i jeszcze woda kokosowa, nie, to nie jest dla mnie. Agnieszka za mango sticky rice da się po prostu posiekać. Zdradziłem wam sekret. Będziecie teraz mogli ją przekupić. No i tak w Polsce takiego mango nie dostaniecie. Jesteśmy na przeciwległym, południowo-wschodnim krańcu wyspy. Jedyne, poza tym, które już widzieliśmy, miasteczko tutaj. Nazywa się Sriraya Old Town, ale funkcjonuje pod angielskojęzyczną nazwą, jej drugą częścią, Old Town. Zresztą tak jest nawet na mapie zapisane. Bardzo ciekawe z powodu swojej historii. Drewniane, morza jeszcze stąd nie widzimy. Dobra, pójdziemy w bardziej spektakularne miejsce, byście mogli nie tylko mnie słuchać, ale również podziwiać widoki. Buddyjska świątynia, no takich w całej Tajlandii są miliony. Ale czy na pewno właśnie takich? Przyjrzyjmy się uważnie napisom na ścianach. No nie mam oczywiście pojęcia, co tam jest napisane, ale widzę, jakiego alfabetu użyto. To nie jest alfabet tajski, to jest alfabet chiński. Spójrzcie na postać Buddy. To jest gruby Budda, taki jak w Chinach. Ten miejscowy, pochodzący z Indii, jest znacznie smuklejszy. Ten słynny, smukły Budda z Bangkoku. No i tak właśnie przechodzimy do historii tego miasteczka. Lampiony, architektura, to wszystko jest chińskie. Bowiem to miejsce od wieków zamieszkiwał lud pochodzenia chińskiego. Oczywiście to są dzisiaj Tajowie, ale Tajowie, którzy swoje korzenie mają w Chinach. W odległych czasach, ponieważ Chińczycy przybywali tutaj najczęściej jako handlowcy. Już setki lat temu. Ostatnia fala emigracji to lata 50. XX wieku, kiedy to Mao Tse-tung albo Mao Zedong, jak się dzisiaj mówi, zwyciężył Chiang Kai-sheka, w Chinach zapanował komunizm i kupcy dawali dyla niezbyt daleko od Chin, więc jest mnóstwo Chińczyków w Malezji, jest mnóstwo Chińczyków w Singapurze, jest mnóstwo Chińczyków w Tajlandii, no w ogóle w tej części świata. To jest druga część tej samej świątyni, niejako na przestrzał, ale tutaj warto wejść, ponieważ to uzmysławia nam konstrukcję całego miasteczka. Mamy jedną główną ulicę, ale wszystkie domy po tej stronie drogi, które odchodzą, są na palach. Oprócz kupców mieszkali tutaj rybacy, no i mieszkają nadal. No więc tak sobie tutaj wiedli swój żywot. I ten żywot, mimo turystyki, niespecjalnie się zmienił, bowiem wybrzeże to właśnie, wschodnie, nie ma plaż. Więc turyści tylko tutaj przyjeżdżają okazjonalnie. Oczywiście można sobie wynająć taki dom na palach, można usiąść w takiej restauracji. Jest pięknie, ale jednak turyści przede wszystkim plażują. A stąd, jak już tu przypływają, przyjeżdżają, to wypływają. To właśnie chciałem powiedzieć, wypływają, bowiem to jest cały archipelag. Dwie wyspy większe, zamieszkałe,
ale oprócz tego bajkowe, małe wysepki, po których można pływać, pływać i pływać. Niemal każdy parter domostwa tutaj to jakiś kramik albo sklep. No i w ten sposób dochodzimy do jakże ważkiego tematu pamiątek z wakacji. Chodzi o to, by nie kupować wszędzie magnesów na lodówkę, które pewnie i tak robią w jednej fabryce w Chinach, niezależnie od tego, co te magnesy przedstawiają. Chodzi o to, by kupować pamiątki, które mogą kogoś wspomóc. To jest właśnie taka rzecz. Ręcznie robione hamaki z północy Tajlandii. Plemię Mrabri je tam wytwarza. To byli kiedyś nomadzi, oni się przemieszczali, ale wskutek wycinki lasów musieli zacząć prowadzić osiadły tryb życia. No i trzeba było wpaść na to, jak im pomóc. No i właśnie zaczęli robić hamaki. To jest sklep z ich hamakami. Kupując tutaj coś takiego, co po zwinięciu zmieści się do walizki, jednocześnie wspieramy ich, bo część dochodu idzie na północ, do Mrabri. Chyba najwspanialsza nagroda po długim, gorącym dniu w tej części świata. Lodowate piwko w chłodnym basenie. Naprawdę lodowate. Mają nawet takie specjalne koszulki termiczne, które utrzymują w butelce temperaturę. Ten basen to fragment miejsca, w którym się na wyspie zatrzymaliśmy, ale na dzisiaj już koniec. Pokażę wam to jutro. Pokażę wam jutro jeszcze kilka innych rzeczy zgodnie z regułą nieśmiertelną. A co przeżył i co widział, film ten wszystko wam opowie. Ale to jutro. Dobrze, kochanionki, jutro, jutro. Dzień dobry Państwu. Wczoraj przy sklepie z hamakami apelowałem o rozważne zakupy. No ale apele to jedno, a rzeczywistość to drugie. Tak, to kupiłem sobie sam. I w dodatku ten komplecik nie spoczywał w dziale z piżamami, lecz w sektorze odzieży wyjściowej. Nie będę Was na szczęście tym widokiem zbyt długo prześladował. Wstrętne, ale zarazem wspaniałe. Nasze miejsce nazywa się Pearl Beach Resort i poza wieloma innymi zaletami ma jeszcze jedną. Nie stwierdziłem tu obecności rosyjskich turystów. W dzisiejszych czasach ich obecność wydaje mi się wielce niewskazana. Zrobię danie, które jest emblematyczne dla tej części Tajlandii. Mianowicie musaman albo też masaman curry. Rzecz, w której specjalizuje się ta część Tajlandii, właśnie ta, w której mieszkają również muzułmanie. Jest to odbicie pewnego rodzaju słynnej indonezyjskiej potrawy o nazwie beef rendang, wspaniałej. Tutaj robi się to z wołowiną albo też z kurczakiem szybciej. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od suchej patelni i na tej suchej patelni prażymy anyż gwiazdkowy, kawałek cynamonu oraz kilka ziarenek kardamonu. Na razie na sucho, temperatura, żeby to swoje aromaty wydobyło. Widać wyraźnie, że złapało temperaturę, zaczęło się dymić. Teraz rzecz, która w zasadzie jest powtarzalna przy każdym rodzaju curry. Trzeba wlać do rondla albo też do woka mleczko kokosowe. Jeszcze lepsza byłaby kokosowa śmietanka, ale czym jest kokosowa śmietanka? Zredukowanym mleczkiem. I teraz w tym pogotować trochę pastę curry. Właśnie tą musaman. Można bez problemu takową pastę kupić u nas w Polsce. Więc teraz to musimy pogotować. Efekt zobaczycie. Efekt pożądany za chwilę będzie widoczny. Nie będę wam zawracał głowy składami poszczególnych rodzajów past curry. Zielona,
żółta, czerwona, Penang, Musaman. To się i tak w naszych warunkach, w naszej części świata kupuje gotowe. W słoiczkach albo w saszetkach. Trzeba tylko czytać, żeby był dobry skład, żeby nie było oleju palmowego i wtedy wszystko jest ok. Co dało gotowanie? Poza redukcją też te smaki się połączyły. Na wierzchu robią się takie charakterystyczne oka. I to właśnie świadczy o tym, że możemy zacząć działać dalej. No więc co dalej? Dalej liście laurowe. Dalej kolejność teraz jest w zasadzie dowolna. Zwiększamy objętość. Jeśli użyliśmy śmietanki i nie redukowaliśmy mleka, tak jak ja, to w tej chwili dodajemy już rzadkiego kokosowego mleka. Musimy zaczekać, aż się zagotuje, co potra chwilę. A w tym czasie muszę posiekać dwie rzeczy. Po pierwsze kurczaka, gdybyśmy to robili z wołowiną. Tutaj używają polędwicy wołowej, no bo ona się najszybciej gotuje, ale beef rendang, moim zdaniem jedna z najlepszych potraw na świecie, absolutnie genialna, robiona jest z pręgi, wołowej i wtedy trzeba to bardzo długo gotować, ale też ta pręga jest cudowna, kleista. Zatem siekamy kurczaka, siekamy szalotkę, powiedziałem dwie rzeczy, jest jeszcze trzecia, i siekamy ziemniaka w kostkę. To wszystko, jak się tylko mleczko zagotuje, musi znaleźć się w środku. Tak jest, nie pomyliłem się. Wrzuciłem do środka liście laurowe. Ja wiem, ci wszyscy, którzy się kuchnią tajską interesują, pewnie myśleli przez chwilę, że się pomyliłem, no bo tutaj wrzuca się najczęściej do curry liście lemonki kafir. Ale to danie jest nieco inne. Ono wywodzi się z Indii. Przyszło tutaj razem z muzułmanami. Więc liście laurowe. Nie ma w tym żadnej pomyłki. Również ziemniaki. To jest pośrednio wpływ hinduski. No ich w kuchni tajskiej nie ma. W oryginalnej hinduskiej też nie, ale do Indii ziemniaki przywieźli Portugalczycy. I one właśnie w tym daniu występują. W jakie kawałki? No w takie, żeby się dość szybko ugotowały. Po co ziemniaki? No po to, że ich konsystencja jest tutaj wspaniałym przerywnikiem w potrawie. Poza tym ziemniaki kochają sos, a to danie pływa w sosie. Po chwili jeszcze jeden składnik, zanim będziemy mieli 10-minutową przerwę. Mianowicie orzeszki. Uprażone na suchej patelni, niesolone. Garść orzeszków. W tym wypadku nie dosypuje się ich na samym końcu w postaci lekko utłuczonej, lecz wrzuca do całości. Jak powiedziałem, chwila przerwy. Jak w przypadku każdego tajskiego curry, trzeba to danie ostatecznie uczynić jeszcze słonym, ostrym, słodkim i kwaśnym. Ponieważ jest to curry z gatunku łagodnych, więc tutaj za ostrość odpowiadają duże papryczki chili, nie te małe, bird's eye chili, stosunkowo łagodne, najmniej ostre, no i też nie za dużo ich, tyle wystarczy. Ostrość załatwiona. Teraz słoność. Za słoność odpowiada sos rybny. Potem będę tego próbował. Wydaje mi się, że dwie łyżki w zupełności wystarczą. Teraz kwaśność. W większości tajskich curry za kwaśność odpowiada sok z limetek. Ale mówiłem wam, rodowód tego dania jest trochę inny, więc tutaj tamaryndowiec, pasta z tamaryndowca. Bez problemu znajdziecie to w azjatyckich sklepach w naszym kraju. To jest kwaśność. A teraz słodkość. Cukier palmowy, jak użyjecie brązowego cukru albo w ogóle zwykłego cukru, nic się nie stanie. To jest tak samo słodkie. To ma tylko nieco bardziej orzechowy smak. No i dobra, dajmy się temu pospołu pogotować chwilkę.
będę próbował i kończymy za chwilę. Tak. Dlatego też tajska kuchnia święci takie triumfy na świecie. No po pierwsze, jest doskonała. Ale po drugie, jak już się wie, o co chodzi, jak się wie, jak łączyć te składniki, to zrobienie czegoś takiego zajmuje dosłownie chwilę. To jest wspaniałe. Wyobraźcie sobie w Polsce zima, ciemno, a tutaj takie curry pieści przysadkę mózgową. Endorfiny się wydzielają. Człowiek czuje, że żyje. Kurczak i ziemniaki dojdą w tym samym czasie. Rzecz jest gotowa. Ileż to się powinno gotować? 15 minut? Co do tego, no coś, czego tutaj nie mam, ale też wcześnie rano nie będę się nażerał. Mianowicie ryż jaśminowy. Ryż jaśminowy bez soli ugotowany, kleisty, podany osobno. Łyżeczka. Wspaniałe, łagodne, aromatyczne, pachnące. Zachęcam Was gorąco, byście eksperymentowali z tajską kuchnią. A masaman curry będzie na początek wręcz wymarzonym daniem. Mało ostre i wspaniałe. Nasz hotel jest dosłownie 100 metrów stąd. Wyczekałem do godzin późno popołudniowych, by pokazać Wam różne oblicza piękna. No, wszystkie miejscowe plaże są zwrócone na zachód. No więc zachód słońca. Nie wiem, czy go będzie dobrze widać. Są chmury, ale jak ich nie ma, to on jest w tym miejscu przecudny. Oprócz tego ta plaża jest piękna. Ona w miejscowym kosmopolitycznym slangu nazywa się Long Beach i rzeczywiście jest potwornie długa. Ciągnie się przez parę kilometrów, ale jest piękna nie tylko z powodu samych uroków tego piasku, ale również dlatego, że tuż przy niej, niemal na całej jej długości, mamy ogromną ilość knajp. I to jest również powód owego wyczekania, no bo było curry, trzeba było trochę odpocząć, a teraz będzie kolacja. No jak coś takiego stoi przed restauracją, to ja to rozumiem. No bo czyż coś może bardziej zachęcać do wejścia niż to, co tutaj jest świeżutkie, leży na lodzie, a za chwilę będzie przygotowane. Przepiękne, wielkie, prawie jak miniaturowe łodzie podwodne, tygrysie, krewetki. Obok kalmary, no i ryby. Ta wielka, z taką groźną paszczą, to barakuda. Lokal nazywa się Thai Cat, czyli tajski kot. No i kotu pewnie też by to smakowało. Ale tego dla kota szkoda, on ma przecież karmę dostępną w każdym sklepie. Barakuda, tygrysie krewety. Zamówienie wygląda dość masywnie, ale nie patrzcie się na mnie z przerażeniem, albo też z podziwem, to nie jest tylko dla mnie. To jest zamówienie nasze wspólne i zjemy to wspólnymi siłami. Viribus unitis po prostu. Zacznijmy od rzeczy najprostszej. Tygrysie krewetki, no po prostu upieczone na ruszcie. Bez żadnych przypraw. Tu nacięte, wycięta żyłka, przewód pokarmowy, ale do tego jest ostry sos, w którym się macza krewety, ich mięso. A rzeczywiście ostry. Kwaśny, ale dobry. O. Przepraszam, nie prosiłem o poziom Thai spicy, ale wiecie, tutaj niewiele rzeczy jest nieostrych, wyjąwszy masaman curry. To są te same krewetki, ale zrobione inaczej. Mianowicie uduszone w sosie. Ten sos
jest znacznie łagodniejszy niż ten. No jak to tutaj, słodko-kwaśny po prostu. To absolutna klasyka, tom yum. Tom yum z krewetkami, ale z czymś jeszcze. Mianowicie z makaronem. Można wybrać jego rodzaj, ale skoro jesteśmy w tej części świata, no to makaron powinien być nie z pszenicy, lecz z ryżu. I to jest ryżowy makaron. To jest zupełnie obłędna rzecz. Kawałek tej świeżutkiej barakudy, która tam spoczywała, zrobiona w tak zwanym suchym sosie curry. Chodzi o to, że to nie ma formy zupy. Jak wiecie, tajskie curry najczęściej podaje się w miseczkach albo głębokich talerzach, a suche curry to takie, gdzie po prostu mamy rzecz tylko w sosie zanurzoną. Czerwona pasta curry podbita mleczkiem kokosowym, pachnąca galangalem. Ekstra. Konsystencja ryby, to jest ważne, no bo barakuda to jednak bardzo groźne rybsko jest. A sądząc po tym, jak skórka w dotyku wygląda, to było wcześniej usmażone bardzo szybciutko i wrzucone do sosu, który został zredukowany. Świetna, chrupiąca skórka. To już raz jadłem. I to jest po prostu geniusz. Zobaczcie, jak wyglądają te kluchy. To jest miejscowa odpowiedź na włoską pasta fresca. Drunken noodles, czyli kluski pijaka. Tak to się nazywa w międzynarodowym slangu. Chodzi o makaron ryżowy, ciasto takie jak ryżowy papier, tylko nieco grubsze, płaty, cięte, tak jak papardele włoskie i w postaci świeżej. U nas można takowe dostać tylko suszone, a w postaci świeżej jest to znacznie lepsze. Metoda stir fry, czyli bardzo krótko usmażone krewetki, różne jarzyny, groszek cukrowy, brokuły, marchewka, chili i to wszystko doprawione no nie tylko na przykład sosem rybnym, ale również tym. To jest wspaniałe maleństwo, które eksploduje w ustach. To są mianowicie strąki zielonego pieprzu. I to dodaje temu doskonałego smaku. Dlatego jest ostre. Dlatego też papryczka tutaj to jest duża, łagodna chili. Miejscowy rum z wodą sodową oraz z lemonką. Moi drodzy, tak naprawdę nie jadłem tutaj jeszcze ani razu złej rzeczy. One mogą być wspaniałe, mogą być doskonałe, albo też są po prostu tylko dobre. No ale łatwo powiedzieć, tylko dobre. Jeśli chodzi o kuchnię, Tajlandia jest boska.